20 grudnia 1941. Lola zaprosiła nas dzisiaj do teatru Montparnasse. Na Mary Stewart, jakiejś domorosłej autorki. Cała ta sztuka była szeregiem żywych obrazów na tle czarnych kotar. <laughs> raz flaczki, raz ziemniaczki to znaczy raz Londyn i co w nim mówią o Mary Stewart, raz Szkocja i co w niej wyprawia Maria Stewart. No, stroje ładne, efekty świetlne, dobre, ale nic poza tym. Sposób gry: <laughs> francuski, sztuczny, afektowany i patetyczny. Nieznośne śpiewanie tekstu. Każde słowo ma na początku kilka liter, potem nuty, i wszyscy aktorzy z głównymi rolami na czele tokują jak stadoguszców, Każdy śpiewa swoją rolę dla siebie, zwracając się często do publiczności. <darki> Darli wije się u zamkniętych drzwi sypialni Marii i miażdży ją kupą dyszących rządzą słów. Mario, twoje ciało potrzebne mi jest do życia jak chleb, mięso, wino oh, i cały szereg innych produktów kartkowych. <darki> Tekst. Niebezpieczny dla dzisiejszej publiczności, bo ktoś półgłosem zauważył na widowni, że nic nie powiedział o tłuszczach, ale był śmiech, po czym Darli zwymyślał wymyślał od kurw, wyśpiewując to: "pitę! pitę, pitę we wszystkich tonacjach. Jednym słowem kryminał. A, święta. Zapowiadają się świetnie. Od 24 do 29 i od 1 do 5 zamykają biuro w Châtillon ze względów oszczędności świetlno-opałowych. Będzie wolne, za które zapłacą. 21 grudnia 1941. Z poważną miną, chcąc się naradzić, Yy, powiadam dzisiaj do Basi, gdy yy, jutro odbiorę pieniądze od Grina, yy, rozglądnę się za jakimś ulokowaniem tego, yy, kupię, yy, no kupię chyba hy, marki i jeny. kończy sucho i kategorycznie Basia. Gdyby zimna ironia i nienawiść, z jaką to powiedziała, mogły być zamienione na energię, to można by nimi rozwalić Niemcy i Japonię w ciągu pięciu minut. A, złoty dolar skacze z dnia na dzień. Doszedł już do 525 franków. Jeszcze trzy tygodnie temu był 450. Rubel złoty skacze tak samo. Chcąc się wczoraj wywiedzieć dokładnie o ceny, zajechałem do znajomego antykwariusza polaka. Ma ten swój sklep, a raczej kąt z pajęczyną na Rue de France pomiędzy Muzeum Carnavalet a Place de Vosges. Jeden z zakątków Paryża, gdzie człowiek nie wchodzi, lecz zanurza się. Wjeżdżając w takie kąty, mam zawsze uczucie, że trzeba pochylić się, nadstawić łokcie i ostrożnie wchodzić jak w plątaninę krzaków. O, paryskie mateczniki. Pan Zygmuś, antykwarz, jest już sobie starszym dżentelmenem. Właściwie nigdy nie siedzi w sklepie i buja po całym mieście zawsze rumiany i trochę urżnięty. Zajedzie się na São Paulo. Pan Zygmuś pozdrawia z szerokim staropolskim dzień, dobry! Sepleniąc odrobinkę. Idzie się bulwarem des Italiens. Pan Zygmuś jest tu na przechadzce i uchyla wytwornie kapelusza, łokieć przy piersi, wywijając laseczką tkwiącą w łapce obciśniętej w niepokalanie brudną rękawiczkę nicianą, niegdyś białą. Wszędzie ma interes. W kieszeniach próbki, a jakie tam głupstwa, a dewiskę złotą za trzy tysiące franków, zegaryczek damski z diamencikami za osiem tysięcy franków. Szmelc, proszę pana, szmelc nie warto i w ogóle nic teraz nie sprzedaję, proszę pana, bo nie warto. No tak, 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 jak mi potrzeba pięć, dziesięć tysięcy, to coś tam opyla, ale nie warto. Kupić to drogo, sprzedać nic nie dają. Machnie laseczką, uchyli kapelusika, znowu wywinie laseczką i za pół godziny można go spotkać na Szązlizy. W sklepie. Siedzi jego spójniczka, tak o niej mówi. Stara francuska i pilnuje pająków i całości tej pajęczyny. Pan Zygmuś tu wpada, coś się pogadają, znowu go ponosi gdzieś, hen, daleko. Gdy dziś zajechałem przed sklep, pana Zygmusia nie było. Madame przerwała cerowanie pajęczyn, przyjęła mnie uprzejmie. Wysłuchała, o co mi chodzi, po czym zakurzonym głosem, jaki mają wszyscy antykwariusze, wytłumaczyła mi: Pójdzie pan na prawo, potem pierwsza przecznica na lewo. Minie pan jedno bistro po prawej, potem drugie, a za tym drugim jest antykwaria, to obok sklepu z damskimi bluzkami. Tam pan wejdzie i poprosi monsieur Joseph. Podziękowałem i nurknąłem w te uliczki, aż zabulgotało. Znalazłem antykwarnię i poprosiłem o Monsieur Joseph, ale Monsieur Joseph był obok w bistrze. Niech pan tam idzie i prosi Monsieur Joseph. Bistro ciemne, tajemnicze. Mruknąłem okiem do patrona, szepnąłem: Monsieur Joseph. Wskazał mi tajemnicze drzwiczki w ścianie, otworzył je i huknął w głąb. Aż szklanki brzękły na kontuarze Monsieur Józef! W tej samej chwili Józef wyskoczył jak pajac na sprężynce z pudełka Mały czarny Żydek. Trochę brudny, trochę elegancki. <laughs> cena złotych rubli? Cena złotych rubli? Równo połowa złotego dolara. Dają o panu? Po ile? Daj pan za rubla 260-265 maksimum. Mówi po francusku takim akcentem, że od razu przypomniał mi się Lopek Krukowski. Podziękowałem mu i znikł. Koło bastil wydostałem się na powierzchnię, wypłynąłem po wędrówce w głębinach miasta. Tam jedno życie tu drugie. Tam pan Zygmuś Józef i setki innych zamieniają się w ryby głębinowe, handlują złotem, brylantami wszystkim i wypływają od czasu do czasu na powierzchnię, pluskają na powierzchni. Uliczki są ciche. Schowane szemrze w nich jeszcze paryż balzaka. Razem z tą rozmaitością typów spraw afer. Szmer koszyka wypełnionego ślimakami. Hmm. Trzeba znowu poczytać balzaka. 22 grudnia 1941 no tylko tak dalej, coraz lepiej. Hitler zamianował się wodzem na miejsce Brausica i posłał go na spacer. Oficjalnie mówi się, że Brausic już dawno prosił o zwolnienie, będąc chorym na serce. I że w końcu Führer wysłuchał jego prośby. Jak tam było naprawdę, dowiemy się kiedyś. W tej chwili jedynym wiadomym faktem jest to, że bolszewicy trzepią tym niezwyciężonym armią skórę i popychają ich. Francuzi zacierają ręce i jeżeli dalej tak pójdzie, to za dwa tygodnie będą opowiadać o kozakach na Montmartre. Panują dwie opinie. Jedni cuda opowiadają i każą, każdą plotkę przypisują Radiu Londyńskiemu. Na pewno, na pewno Londyn, Londyn mówił, Londyn mówił. Przy czym Niemcy już przegrali i kończą się na łeb. Drudzy są sceptykami. Niemcy pokażą jeszcze na wiosnę, co potrafią. Wydaje mi się, że prawda jest pośrodku. Obecne powodzenie Rosjan nie ma takiego znaczenia, jak to sobie wyobrażają optymiści. Ale i nie wydaje mi się, aby Niemców było stać na wiosnę znowu na monstr ofensywę. Z tego, co się słyszy od naocznych świadków pracujących u Niemców, brak im coraz bardziej surowców i środków komunikacyjnych. A co będzie, gdy dojdzie do głosu masowa produkcja lotnicza Amerykanów? Ha! Gdy zaczną tłuc po Niemczech dzień i noc! Zabawa! Jeszcze potrwa. Na szczęście wynik jej jest już obecnie wiadomy.